Witam w drugiej części audycji. Poseł PiS Czesław Hoc, poseł PO witam Marek serdecznie. Hok. Witam ponownie. Poseł czwartej kadencji SLD Bogdan Błaszczyk. Życzę, żeby się spotkać w tym stoliku, żeby wszyscy byli aktualnie sprawującymi władzę. I jeszcze jakiś senator jeszcze z Kołobrzegu by się przydał. Drodzy panowie, chcę was poprosić teraz o takie zjawisko, które w Kołobrzegu przebija się do świadomości dosyć opornie, ale jest szansa, że być może się teraz przebije. Chodzi o budżet obywatelski, który w innych miastach się już pojawia. Poprzednio były rozmowy o budżecie obywatelskim, były dosyć mocno storpedowane przez prezydenta Janusza Gromka, który powiedział gdzieś tam publicznie, pamiętam, że nie czas jeszcze i że więcej będzie z tego bałaganu niż pożytku. Poseł Marek Hok, bardzo proszę, jak Platforma będzie w tej chwili pracowała nad tym budżetem dla miasta? Ja jestem osobiście bardzo za budżetem obywatelskim, zresztą mówiłem o tym parokrotnie, nawet w tej pierwszej części mówiłem o konsultacjach z mieszkańcami. Ja bym bardzo chciał, żeby wpływ na, powiedziałem, i na budżet, i na różnego rodzaju inwestycje miejskie, i na oświatę, i na kulturę, i na sport mieli również mieszkańcy. Myślę, że dochodzimy do takich czasów, kiedy rzeczywiście mieszkańcy danego miasta, regionu powinni decydować o sobie. Mówiliśmy na początku o referendum warszawskim. To właśnie był dowód na to, że władza, obojętnie jaka by nie była, czy to będzie SLD, PiS czy Platforma, po części trochę odjechała od rzeczywistości, brak trochę kontaktu właśnie z mieszkańcami, z wyborcami. Tu później przekłada na to niezadowolenie, czy też braki jakiejkolwiek współpracy. Dlatego też uważam, że powinniśmy pracować w przyszłości nad budżetem obywatelskim. Jak konkretnie by pan, jaki projekt by pan popierał, w jakim procencie byśmy mogli oddać? To wszystko w zależności od możliwości finansowych budżetu miasta. Ale rozmawialiście już na poziomie nie, politycznym jakoś bliżej? No, o tym nie było jeszcze rozmowy, to jest mój własny pogląd. Ja uważam, że pewną sumę, oczywiście taką, która nie położyłaby budżetu miasta, należy przekazać właśnie do obywateli. Tak to się dzieje to w kilkudziesięciu miastach. 10% na ogół. Takie, żeby wybrać różnego rodzaju propozycje inwestycyjne, czy też zagospodarowania tych środków i później w drodze czy konkursu, czy nawet głosowania przez mieszkańców wybrać te, które będą się najbardziej podobały większości mieszkańców Kołobrzegu. Platforma jest za, PiS. Panie doktorze, ja akurat wczoraj wypowiadałem się w Radiu Koszalin i niejako powtórzę to, co powiedziałem. Oczywiście tak z pozoru wydaje się, że to bardzo szlachetna idea i bardzo, powiedziałbym, taka interesująca. To jest taka teza atrakcyjna niejako dla mieszkańców, ale właśnie, po pierwsze, to nie daje żadna partia rządząca, to nie daje żaden prezydent, to są pieniądze publiczne, to jest po pierwsze, tak? Po drugie, gdyby było tak, że każdy budżet jest bardzo jakby stabilny, bardzo spokojny, bardzo szczęśliwy i mamy nadwyżkę pewną i tą nadwyżkę możemy pozwolić sobie, żeby mieszkańcy dowolnie wybrali sobie jakiś projekt, to jeszcze byłbym za tym, ale gdy każdy budżet praktycznie Kołobrzegu, również ja mówimy o koszalińskim budżecie, jest praktycznie na granicy progu ostrożnościowego. No to walka interesu. No to walka interesu, ale co może społeczeństwo wybrać? No może wybrać jeden chodnik tutaj albo drugi chodnik tutaj, który tak powinien być zrobiony i tak powinien być zrobiony i będzie zrobiony w razie czegoś. Także oczywiście, panie dyrektorze, jeszcze raz powtarzam, to są pieniądze bardzo, bardzo małe zresztą pieniądze, bo jak sobie przypominam, budżet w Koszalinie 1 milion złotych obywatelski, a budżet jest około 470 milionów miasta. To jest symboliczne raczej, ale już się... Dla mnie jest to obojętnie, która partia będzie rządzić, tak? Dla mnie to jest takie igrzyska po prostu, no, gladiatorzy na arenie i my się cieszymy, że o czymś decydujemy. Ale ta osoba, która siedzi w parku na ławce, ma poczucie, że może no tak, ale ta osoba powinna właśnie to, co pan poseł powiedział, rozliczać tego, który dostaje się jako radny, dostaje się do parlamentu i on obiecuje, że właśnie... Ale jak ja mam rozliczyć pana Antoniego Piwowarczyka, no właśnie, który głosuje już któryś raz? No dobrze, no właśnie rozliczyć na zasadzie za rok czasu, albo wybiorę go, albo nie wybiorę go. Tak samo jak prezydenta i tak dalej. Jak ja siedzę w ławce... Budżet jest co roku. I dowiadywałem się, że właśnie, że oni mi wybudują park, czy wybudują mi ławeczkę, to ja głosowałem na tego, który
który mi obiecywał. A okazuje się, że nie wybudował. No to go nie wybiorę na następny raz. Dobrze, to jest budżet obywatelski, to jest postawa obywatelska i to jest uświadomienie społeczne i świadomie. Poseł Bogdan Błaszczyk, bardzo proszę. Obywatelskie, ale oczywiście, jeszcze raz mówię, nie jestem przeciw stuprocentowym, tylko po prostu bardzo się cieszę z tej deklaracji pana Hoka, że jest za tym projektem. To też świadczy o tym, o czym mówił, że pani Gronkiewicz też się przyznała, że dialogu ze społeczeństwem nigdy nie za wiele, a to prowokuje do takiego dialogu i to chyba jest dobre. Ja chcę powiedzieć, że zapraszam panów wszystkich i wszystkich mieszkańców w piątek o godzinie 17 do hotelu Centrum, gdzie w ramach Centrum Dialogu Społecznego SLD organizuje otwartą konferencję, na której chcemy przedstawić założenia takiego projektu oraz ścieżkę legislacyjną dojścia. I zapowiadamy... jakąś sumę konkretnie procentowo? Nie. Zapowiadamy, że zgłosimy w Radzie Miejskiej projekt uchwał, który wprowadza w Kołobrzegu projekt obywatelski. Taką ścieżkę zaproponujemy. Będziemy. Podejrzewam, że proszę Państwa, to nie jest sprawa u nas nowa, bo ja przypomnę, że w 2005 roku w kampanii prezydenckiej Zbigniew Błaszczuk z SLD proponował trochę inny rodzaj. To nie jest polski pomysł, to jest... Zaraz, nie jest polski. Ale inny rodzaj tego budżetu, mianowicie chcieliśmy dać samorządom osiedlowym sumę pieniędzy do rozdysponowania. No ale panie pośle, pan da powie, że 500 tysięcy, a my powiemy, pójdziemy, zrobimy konferencję, my chcemy, że to był milion, a oni powiedzą, że to 2 miliony. Nie. I powiemy, że chcemy to... Marek powie, że ja mogę to zrobić. O tym decyduje prezydent, jako jedyny, który ma inicjatywę uchwałodawczą w zakresie budżetu. Potem prezydent dał tyle. Tak, prezydent. To też o nim moje pieniądze prezydent będzie dawał. To też o nim świadczy, ile ten prezydent ze swojej prerogatywy chce się podzielić i oddać do decyzji mieszkańców. Zabierze oświacie, zabierze służbie zdrowia, da na... Ja z takim projektem poszedłem dwie kadencje temu do pana prezydenta, żeby upodmiotowić rady osiedlowe. Proponowałem po 500 tysięcy dla każdego osiedla do rozdysponowania, żeby zdecydowali, co jest priorytetem. Niestety prezydent stosunkował się do tego negatywnie. Nie znam ten pomysł, ale nie i koniec. Każdy decydent też musi być po jakiejś stronie. Każdy decydent jeśli dam nawet 500 tysięcy dla każdego osiedla, to akurat nie zbudowałem im chodnika, które bym tak zbudował i oni sobie zbudują. Ale panie pośle, tu chodzi o to, żeby przy okazji budować pewną tkankę społeczną. Można dyskutować. Nasze osiedla czy rady osiedlowe zamierają, są prawie martwe, bo one o niczym nie stanowią. Nawet już przestały opiniować kiosk z alkoholem, prawda? A to jest prawda. W związku z tym danie im takiej prerogatywy upodmiotowiłoby te rady. Powiem może coś niepopularnego. One by o czymś decydowały. Najciekawszą rzecz, jaką zaobserwowałem, bardzo przepraszam, to już sekundę. Powiem, ale są inne wybory teraz. Już. Wybory większe, nieproporcjonalne, tylko wybory bezpośrednie. Jednomandatowe. To może właśnie to miało zmienić, to, że każdy będzie reprezentował swoje środowisko, skąd się wywodzi. Może to paradoks rządzenia w Kołobrzegu, który zaobserwowałem, był taki, że prezydent Janusz Gromek bez żadnego naradzania się i pytania wskazał palcem, gdzie należy postawić place zabaw i to była kompletna furora. A radni chodzili, tu kosz, tam kosz, ten tu plac zabaw, tam psy sikają, tu koty miauczą. Gromek przyszedł, ja pewnego dnia idę na spacer, jeden plac, drugi, trzeci, dzieciarów pełno, przepraszam, dzieci. I nie było żadnej dyskusji, żadnego budżetu obywatelskiego. Trafna decyzja menadżera i sprawa załatwiona. Może no tak prowokuje trochę poseł Czesław Hoc. Nie, no bo panie doktorze, teraz jest taka karykatura demokracji, karykatura samorządności, bo tak naprawdę jest wójt, jest burmistrz, jest prezydent, jest 20 czy tam 17 radnych, których 15 ma pracę od niego i jego rodzina. I praktycznie on właśnie to robi. Bo normalnie ale trafił z decyzją. Ale dobrze, no normalnie to powinno, rada powinna to wszystko dzielić. Ale dlaczego, nie zrobiła, dlaczego, no strategia, mówię właśnie, dlaczego strategia przepchana jest tak, czy nie inaczej? Panie pośle, no daję przykład, że czy burmistrz.
Ale chodzi o to też, żeby prezydent nie kupował sobie w ten sposób radnych, no że właśnie. Słuchaj, w twoim no i dlatego, okręgu zrobię dlatego, takie, słuchajcie, takie inwestycje, dlatego prawda? Te okręgi jednomandatowe, może one zmienią to, jakość tej demokracji, no jakość pewno, samorządności, zmienią, bo może właśnie będzie to jest coś jakby rada osiedlowa, bo jeśli ja zostanę wybrany głosami tylko i wyłącznie danej społeczności, malutkiej społeczności, to ja będę musiał ich reprezentować, będę musiał, bo jeśli zachowam się tak czy inaczej, no to oni mnie rozliczą w 100%. Ale po 4 latach to jest Czesławie, właśnie to. Serdecznie zapraszam na piątek, naprawdę pokłócimy się i podyskutujemy na ten temat. Ja tutaj się nie chętnie chcę kłócić. Ja chciałem wam powiedzieć, że od kilku lat funkcjonują tak zwane fundusze sołeckie. To są właśnie te najmniejsze takie społeczności, tam gdzieś na wioskach, gdzie są sołtysi. Dostają tam rzeczywiście niewielkie pieniądze, po kilkanaście tysięcy na rok, ale oni właśnie integrują, spotykają się z ludźmi, a to w świetlicy, a to robią jakieś imprezy dla dzieci. I to są takie małe kroczki, które budują właśnie taką demokrację lokalną i taką samorządność, chęć działania w grupie. To w takim razie, to po co radnych wybieramy Rady Miasta? Dajmy dla osiedli, dajmy pieniądze z budżetu miasta. A o tym to już nie możemy dyskutować. Gospodarują. Bo czasami jest tak, że zadecyduje tylko o priorytetach, panie pośle, a reszta właśnie tak jest, że są liczne komisje, na których powinno się pracować, wypracować stanowiska na Radę. Okazuje się później, że te komisje są, a dopiero na sesji Rady Miasta w obecności kamery i mikrofonu nagle ci ludzie się uaktywniają, zaczynają dyskutować albo czytać w ogóle materiały. To jest chyba nieporozumienie, dlatego te wybory te w okręgach jednomandatowych dają nadzieję, że się wybierze naprawdę ludzi odpowiedzialnych i najlepszych, bo dzisiaj nie zawsze tak było. Dziękuję bardzo. Proszę na koniec powiedzieć, co słychać w waszych organizacjach partyjnych. Tak Sojusz Lewicy. Usadziliście mnie tak na reflektora. Ale to słoneczko, ja ostatnie dni piękne. Ze mną przeprowadza pan redaktor wywiad, tylko odpytuje mnie, normalnie zeznaje. Przesłuchanie, ale słuchajcie, no to możemy przy tej okazji coś powiedzieć o pejzażu kołobrzeskim, bo jest po prostu szaleństwo. Szkoda, że w nocy tylko przymrozki są. Przedłużony sezon mamy taki, że po prostu... Znaczy ja powiem tak szczerze, jak oglądam zdjęcia Kołobrzegu, zwłaszcza takie z tego roku i to takie czasami gdzieś z lotu ptaka, są rewelacyjne. Naprawdę pokazuję te zdjęcia ludziom gdziekolwiek, to wszyscy naprawdę otwierają szeroko oczy, bo Kołobrzeg naprawdę jest piękny, dlatego też to dzisiaj mówimy. No, ma wielką szansę dalszego rozwoju musimy to zrobić. Partie dalej stanowią o demokracji. Może i wszyscy stwierdzamy, że rzeczywiście Kołobrzeg jest bardzo pięknym europejskim miastem. Zwyciężyliśmy. Panie Bogdanie, co się będzie działo w Sojuszu Lewicy Demokratycznej w tym tygodniu? W tym tygodniu, jak powiedziałem, w piątek mamy szeroką konferencję otwartą, na którą jeszcze raz zapraszam wszystkich sceptyków i zwolenników budżetu obywatelskiego. O godzinie 17 w hotelu członkowie Centrum. Członkowie Platformy również mogą. Bardzo się cieszę, że część członków Platformy radnych przyjęła zaproszenie już, zapowiedzieli, że jesteśmy będą. Bardzo otwartą to formacją. Dobrze rokuje, że uda nam się może ten ale budżet ale musiałby pan na zaproszeniu napisać prowadzić. Sojusz Lewicy Demokratycznej, łamane przez PO, łamane przez... Nie, a dlaczego? Ja bym też chętnie poczuł się zaproszony przez Platformę czy przez PiS. Bardzo chętnie przyjdę, zawsze będę dyskutował. Jak ja organizowałem społeczną kontrolę władzy, którą zresztą przyjęliście po mnie, po nas, to obśmiewane to było za bardzo. Nie, panie Czesławie, to nie jest społeczna kontrola władzy. My nie recenzujemy na tych władzy. Panie Marku, jak pan to pogodzi? My chcemy proponować pewne idee. Przyjdzie. Nie wiem, będę rozmawiał z kolegą. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, to przecież drzwi są otwarte i chyba dla wszystkich mieszkańców. No, także chyba, że przyjdą moi koledzy z Platformy i zdominują to spotkanie. To przyjdą, też tak powiedzą to my. Ale proszę bardzo, niech zdominują. Myśmy to wymyślili. My tylko przygotowujemy pewien referat wprowadzający i oddajemy głos sali. Chcemy posłuchać, co ludzie na ten temat myślą, jak to oceniają i mamy nadzieję, że ta ocena będzie pozytywna i wdrożymy cały... No to myślę, że cały pakiet... Czesław przyjdzie, który jest trochę sceptycznie nastawiony do tego budżetu. Że będzie się działo. Będzie się działo. To obstawmy, czy pan Janusz... Już nie powie, że będzie zabawa, tylko będzie się działo. Obstawmy, czy przyjdzie prezydent miasta. Musimy go zapytać. A szczególnie bym zapraszał pana Piwowarczyka, który jest taki sceptyczny do propozycji SLD. Zastanawiam mnie, czy pan przyszedł. Janusz Gromek przyjdzie, no, szef miasta, czy przyjdzie i co o tym sądzi? Bardzo serdecznie zapraszamy. Myślę, że do szefa miasta chyba poszło nawet na piśmie zaproszenie, żeby go uhonorować. Jak pisem przewodniczącym. Tak. Poseł Czesław, jak sądzi? Przyjdzie pan Janusz? Myślę, że nie przyjdzie.
A pan Marek? Ja nie wiem, no nie mogę dysponować jego wolnym czasem. To będzie po południu, rozumiem, i może być... Lubię te dyplomatyczne wybiegi, uwielbiam. Ja dziękuję serdecznie. Przecież nie dyplomatycznie powiedziałem przecież. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Przypominam, gośćmi państwa byli Czesław Hoc, Prawo i Sprawiedliwość, Marek Hok, Platforma Obywatelska, dziękuję. Bogdan Błaszczyk, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I tym miłym akcentem. Nie kłócimy się, nie bijemy się, to co to za dyskusja?